Witam was bardzo serdecznie w kolejnym raporcie wojennym wojna na Ukrainie. Dzisiaj to co wydarzyło się pomiędzy 7 a 10 sierpnia, a wydarzyło się bardzo sporo. Natomiast nim przejdziemy do omówienia raportu wojennego, wielka prośba do was o wsparcie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Dzięki wam ten kanał się rozrasta, dzięki wam docieram do innych osób i dzięki wam mogę robić to co lubię. Przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Słuchajcie, Tutaj mała zmiana, dochodzi nam nowy odcinek z rejonu Awdywki. Będziemy tutaj już rezygnować, bo tam mapa już się skończyła. Natomiast, e, nim przejdziemy do raportu, bardzo ciekawe rzeczy. Rosjanie, zaskoczeni tym, co dzieje się w obwodzie kurskim, no, postanowili jednak wysłać wojska. Mówi się, że e, do rejonu Sudży wysłano 15. Aleksandryjską Brygadę Zmechanizowaną Gwardii. Piątą Doniecką Brygadę Zmechanizowaną, Pierwszy Korpus Doniecki Separatystów oraz szereg różnych jednostek. Co ciekawe, są to bardziej może chyba jednak grupy batalionowe z tych jednostek. Wiemy, że te wysłane jednostki tak naprawdę to nie jest tylko rejon jeden, jeden z danych rejonów, natomiast jest to też szereg innych sektorów. Mówi się, że i z Hersonia, i z Zaporoża e, będą wysłane jednostki, więc będziemy oglądać, będziemy patrzeć. Natomiast, natomiast co ciekawe, generał Gurliew e, wypowiedział się w, o ukraińskiej ofensywie w, w obwodzie kurskim, że nie należy oczekiwać szybkiego zwycięstwa Rosji na tym kierunku. Liczyć należy się z tym, że Ukraina zaangażowała poważne siły. I teraz, żeby tutaj... E, Starać się wyrzucić wojska ukraińskie z obwodu Kurskiego, trzeba będzie zgromadzić znowu bardzo duże siły, a te siły są wyciągane z innych sektorów, co też widać po tym, co pokazuje rosyjska telewizja, wojenkory i inne osoby, które pokazują kolumny wojsk rosyjskich. Słuchajcie, sytuacja jest bardzo ciekawa, sytuacja jest dynamiczna. Natomiast o co może chodzić w stronie rosyjskiej i, przepraszam, w stronie ukraińskiej, jeżeli chodzi o mm, rejon, który został zaatakowany? No, hipotez jest całkiem sporo, bo mówi się o czterech wariantach. Może tak, może czterech wariantach. Pierwszym wariantem jest wariant y, odciągnięcia sił rosyjskich z innych odcinków frontu. Tutaj też i Andrzej Perputa, i szereg innych osób które tutaj też wskazywały to, że zamiast pchać tę brygadę do Milenia, otworzono nowy kierunek, który zmusi stronę rosyjską do przerzucenia sił na ten kierunek. Natomiast to będzie miało też znaczenie dla pozostałych sił walczących na, na froncie. Drugim. Drugi, Powodem jest pokazanie Rosjanom, czym jest wojna. Chodzi o to, że strona ukraińska weszła na terytorium Rosji i dotyczy to już Rosjan. Przynajmniej te kolumny uciekających aut pokazują, że wojna to nie tylko Ukraina, że agresor też może walczyć na swojej ziemi. Natomiast będzie to o tyle ciekawe, że Rosjanie, którzy będą chcieli wyprzeć wojska ukraińskie z tego terytorium, Będą musieli tutaj dość mocno walczyć. A co za tym idzie, pewnie miasto Sudża zostanie wyniszczone, tak jak inne ukraińskie miasta, które były równane do ziemi, czy równane do gruntu. Natomiast trzecie wyjaśnienie to jest tak zwany fundusz wymienny. To też się często pojawia, że przy rozmowach, przy rozmowach pokojowych. No, wydacie nam to, my wam oddamy to. No, słuchajcie, to nie jest aż tak duży skrawek, jak tutaj w sumie też powołuje się też na to Major Fisher na łamach polityki. Ja bym ten trzeci wyjaśnienie brał naprawdę z, dużą, z dużym dystansem, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że to nie chyba nie do końca. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że przeniesiono tą walkę. Bardziej mi się tutaj skłaniał do tego, że przeniesiono. Walkę przecięto linię kolejową, przecięto szereg różnych logistycznych rzeczy, stworzono zagrożenie dla samego Kurska, więc tutaj dość intensywnie. Czwarte to jest też sensowne rozwiązanie, bo to próba opóźnienia nieuchronnie zbliżającej się rosyjskiej ofensywy zimowej. Tutaj mówiło się o letniej ofensywie rosyjskiej, która runie na stronę ukraińską. Mamy wyprzedzające uderzenie, które na ten moment zakończyło się sukcesem, i możemy tutaj powiedzieć, że no sukcesem w ogóle jest przeprowadzenie takiej operacji. To, co powiedziałem w materiale z pułkownikiem Krowajem, że tutaj naprawdę to, co najbardziej Ukraińcom się udało, to to, że potrafili zabezpieczyć tą operację, że mimo, że pojawiają się informacje, że wywiad rosyjski na dwa tygodnie przed. Uderzeniem informował, i nikt nie wierzył, to raczej nie, bo tutaj zabezpieczone było dobrze. Natomiast zaskoczenie, zaskoczenie i to będzie miało też bardzo mocny wpływ, bo po pierwsze, wykonanie tego uderzenia to zdezorganizowanie pewnego systemu, systemu i planów rosyjskiego dowództwa. Natomiast druga rzecz to jest też przeciągnięcie, przeniesienie na granicę, bo pamiętajmy, że skoro Ukraina była w stanie uderzyć dość dużymi siłami armii i wedrzeć się bardzo dużo, bardzo głęboko też na, na terytorium Rosji, może to wykonać też w innych miejscach i Rosja będzie zmuszona już nie poborowymi czy jednostkami osłonowymi gdzieś tam tą granicę zabezpieczać, natomiast będzie musiała faktycznie, że tak powiem, pokłonić się na tym i oddelegować siły do zabezpieczenia granicy obawie przed ukraińskim uderzeniem. Widzicie, że tutaj dwie linie obrony rosyjskie zostały przełamane. Sporo jeńców wzięto do niewoli. Natomiast, no, tutaj to pokazuje też nową, nowy rodzaj wojny, o którym też wspomina Instytut Badań nad Wojną. Nie określił dokładnie, co miał na myśli, natomiast daje to dużo do myślenia. Słuchajcie, przejdźmy na raport wojny, raport z linii frontu i odcinek Kurski zaczynamy. Jesteśmy w obwodzie kurskim na granicy Sum, czyli pogranicze. Słuchajcie, problem z jednostkami rosyjskimi jest duży. Wiemy, że 488 pułk, prawdopodobnie pułk z 76 powierzchni desantowej, który walczy w renie koronowo. Natomiast strona ukraińska przerotowała jednostki i wyprowadziła Jednostki, które brały udział w pierwszym etapie, natomiast do walki weszły drugi etap, drugi, drugi rzut, który próbuje tutaj rozwinąć. Sudza zajęta dzisiaj bombardowania wschodnich przedmieści Sudzy przez stronę rosyjską przy pomocy też artylerii i bomb, co świadczy o tym, że Sudza jest w całości pod kontrolą ukraińską. Natomiast no, pamiętajmy, że pewne działania, które tutaj były przez stronę ukraińską pokazywane, jak ride w kierunku mm, elektrowni atomowej, no to i innych kierunków, myślę, że można to odbierać jako. Operacja psychologiczna, która miała pokazać i zdezorganizować rosyjskie dowództwo, żeby do końca nie było pewne, jaki będzie cel. Do tej pory też nie będziemy wiedzieć, jaki jest cel tej operacji, natomiast wiemy, że strona, roz... strona ukraińska przepraszam, rozpoczęła tutaj przygotowania do obrony tego terytorium, natomiast e, trzeba się liczyć z tym, że walki tutaj będą trwały. E, jeżeli chodzi o ten rejon frontu, to tyle. Będziemy go śledzić. Myślę, że będzie tutaj też dobrym miejscem, żeby tutaj analizować. Faktycznie Strona Ukraińska zaangażowała tutaj sporo dobrych jednostek. Przejdźmy na odcinek Charkowski. Jesteśmy na odcinku Charkowskim. Słuchajcie, tutaj też bardzo ciekawa sytuacja, bo Rosjanie cały czas walczą w rejonie miejscowości Lipsi oraz Głębokie. Strona Ukraińska też tutaj walczy dość intensywnie, natomiast też Starica oraz sam Wołczansk, który Tutaj strona ukraińska walczy w północnej dzielnicy, zadając bardzo duże straty też stronie rosyjskiej. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że strona ukraińska też ponosi straty, bo to nie jest tak, że to działa tylko w jedną stronę. Natomiast mówi się o bardzo mocnym wyczerpaniu tego zgrupowania. Co ciekawe, mówi się i sami Rosjanie to przyznają, że z tego zgrupowania wyciągnięto jedynie 2000 żołnierzy, którzy mogą być przesłani do obwodu. Charkow... przepraszam, do powodu kurskiego jako wzmocnienie, co pokazuje, że to zgrupowanie rosyjskie, które walczy na tych dwóch podkierunkach, harkowskim oraz wołczańskim jest bardzo mocno zaangażowane po pierwsze, w walkach, natomiast też poniosło bardzo duże straty, o czym piszą też sami Rosjanie, pojawiające się filmiki o tym do samego Putina, który tutaj ma być poinformowany o tym, w jakiej sytuacji znajdują się ci żołnierze. Natomiast nie ma tutaj istotnych zmian, oprócz tego, że też strona ukraińska wycofowa część jednostek z tego rejonu. To też pokazuje, że mimo wszystko nadal tutaj strona ukraińska posiada dość duże zgrupowanie, dość silne zgrupowanie, które bardzo mocno wiąże stronę rosyjską. Przejdźmy na odcinek kupiański. Jesteśmy na odcinku kupiańskim. Słuchajcie, tutaj dalsze walki w rejonie synkiwki. Walki też na kierunku Petropawliwki, natomiast Stepowa nowosyliwka też ataki rosyjskie i piszczane tutaj Rosjanie nie są w stanie wyrwać się z tej dolinki, próbowali atakować, natomiast bez efektów, tak jak powiedziałem, ukraińskie pozycje na tych wzgórzach uniemożliwiają ruch strony rosyjskiej w kierunku rzeki oraz w kierunku Pozycji, tak naprawdę, które by pozwoliły tutaj rozwinąć ten sukces, który udało się zanotować, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na odcinek Kremiennej. Jesteśmy na ciągu Kremiennej, słuchajcie tutaj też walki w środkowym sektorze, ale to są już słabsze walki w rejonie Nowej Chorywki, Makijewki oraz Rosjanie atakowali na pozycję 60 Brygady bez efektów. Walki w Lesie Srebiańskim minimalne, natomiast są prowadzone przez stronę rosyjską i ukraińską. Przejdźmy na odcinek siewierski. Jesteśmy na odcinku siewierskim. Słuchajcie, tutaj dalsze walki w ramie Biłochorywki, Wierchokamianki, Pirnego, Waimki oraz na kierunku siewierskim, może tak powiedzmy, Kuzemiwka. Strona rosyjska m, przełamała pozycje Rosy ukraińskie na wzgórzach nad Rozdaliwką i kieruje się w kierunku Kuzemiwki w kierunku północnym tak naprawdę. E Tutaj wejście do walki odwodów z brygady, z brygady 143 grupy batalionowej nie ustabilizowało sytuacji. Sytuacja jest ciężka, natomiast no, Rosjanie muszą zdobyć przynajmniej ten rejon, żeby kontynuować dalsze w natarcie w kierunku Siewierska. Przejdźmy na odcinek Bachmudzki. Jesteśmy na odcinku Bachmuckim. Słuchajcie tutaj dalsze walki w rejonie e, Czasy Wiaru. E, na front e, w Czasy Wiarze wróciła 24 która tutaj trzyma um, główne pozycje. Rosjanie po ostatnich nieudanych atakach na północnej części, na północ od y, y, tutaj Czasy Wiarów w rejonie Kaliniwki, y, postanowili uderzyć na południu, natomiast znowu nadziali się na kontrataki ukraińskie, które nie pozwalają stronie rosyjskiej kontynuować tutaj dalszych działań za kanałem. Natomiast walki też w rejonie pomiędzy a Andriiwką, tutaj y, po Odejściu 22. Pozycje trzymają na 90%, 90 oddziały z 93. W jakiej liczebności nie wiem, natomiast są tutaj na pewno jednostki rozpoznania i dronów. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. słuchajcie, tutaj na tych dwóch sektorach, o których będziemy mówić, bardzo dalsze, bardzo ciężkie sytuacje, sytuacje przepraszam, ciężkie walki. Natomiast co ciekawe, Rosjanie byli kontratakowani przez jednostki ukraińskie tutaj batalion skała przy wsparciu Bradley'ów brał udział w kontratakach w centrum New Yorku natomiast Rosjanie próbowali atakować z Piwnicznego w kierunku południowym oraz w kierunku na Toreck bez sukcesu tutaj dalsze kontrataki ukraińskie które bardzo aktywnie tutaj wykonują swoje zadanie na front, z frontu wycofana tak powiedziałem 24 i miejsce zajęła setna brygada zmechanizowana wsparta elementami 101 brygady obrony terytorialnej jeżeli chodzi o odcinek o progres, może tak to teraz będziemy to nazywać mamy tutaj to co wydaje się być jednym z kluczowych elementów ukraińskich działań też w rejonie w rejonie Kurska ataki rosyjskie jak najbardziej na tym miejscu są, są silne natomiast pytanie brzmi Jakie oddziały stąd poleciały? Czy faktycznie 15 Brygada są poleciała? Myślę, że wkrótce to będziemy mogli zweryfikować. Szereg innych jednostek stąd, które były. Natomiast Rosjanie targnęli czy zajęli iwaniwkę, przynajmniej w połowie miejscowości. Oraz Zełenne tutaj poprawili sobie pozycję. Co ciekawe, strona ukraińska ściągnęła posiłki. To co powiedziałem, że bez dodatkowych posiłków, strona ukraińska nie będzie w stanie tutaj ustabilizować tej sytuacji. Wydaje się, że. Wejście tutaj do walki jednostek ściągniętych z Poroża, bo mamy tutaj grupę batalionową, przynajmniej grupę batalionową 117 Brygady Zmechanizowanej oraz jednostki Gwardii Narodowej 14, które tutaj też się pojawiły, pokazują, że strona ukraińska no, postanowiła na poważnie zamknąć ten rejon i, i tutaj ta obrona, że tak powiem, no, trzyma się. Do tego wejście tutaj do walki jednostki specjalnej 3 Pułku Sofu też ma swoje znaczenie. Rosjanie cały czas gdzieś tam po malutku jeszcze idą, natomiast mają coraz większy problem z tym, tym bardziej, że odejście stąd jednostek może mieć też konsekwencje do tego odcinka. Przejdźmy na odcinek linii A to Jesteśmy na odcinku linii A Kurachowe. Jeżeli chodzi o ten odcinek są, są, od, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu walki w rejonie Nowelskiego, Krasnochorówki na kierunku Kurachowe, Pobieda oraz Paraskowika Konstantynówka tutaj Rosjanie atakują dość mocno. Natomiast no, cały czas nie mają tutaj zbyt dużych zdobyczy. Gdzieś tam minimalnie się przemieszczają, zbliżając się od wschodu do Wodiny i Włuchodaru. Tutaj filmiki z 72. pojawiły się z dronowania jednostek rosyjskich. Natomiast jeżeli chodzi o ten nocny frontu, to tyle. Przejdźmy na zaporze. Jesteśmy na odcinku zaporowskim, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj ataki na południu od Wełyki Nowosyłki, tutaj nowosylewskie strona ukraińska zaatakowała poligon rosyjski za pomocą atakamsów oraz na północny zachód od Tokmaku też atakowanie przy pomocy rakiet tego rejonu. Walki na dwóch odcinkach na Nowosyłka oraz Orychowe. Przejdźmy na odcinek Wełyki Nowosiłki. Jeżeli chodzi o Wełykę Nowosiłkę, mamy tutaj dalsze walki w renie urożajne, staromajorskie. Rosjanie próbują nacierać na kierunku, w kierunku północnym, w kierunku Wełyki Nowosiłki, natomiast bez sukcesów strona ukraińska nie pozwoliła sobie tutaj wydrzeć swoich pozycji. Atakowane przy pomocy dronów i artylerii artylerii, zgrupowanie, ukraiń, przepraszam, zgrupowanie rosyjskie w tym rejonie, walki w rejonie Prijutnego bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Przejdźmy na odcinek roboty nerwowe Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu mamy tutaj małe przegrupowanie ukraińskie, które no jest powodowanym odejściem e, dwóch brygad e, 117 oraz 14 Gwardii Narodowej. Ich miejsce poszerzone troszeczkę, miejsce ma 15, która broni tego rejonu, dość mocno tutaj naciskana na tyłach przeniesiona 17 Brygada Gwardii Narodowej, natomiast poszerzony pas 141 Brygady Piechoty, która tutaj z 65 trzyma sektoru Robotyne. Tutaj ataki rosyjskie bez zmian dla linii frontu. Spodziewam się odejścia tutaj szeregu jednostek też. Myślę, że w ciągu kilku dni, będziemy, kilku dni tygodnia będziemy wiedzieć, jakie jednostki znalazły się już w Charkowie jakie jednostki odeszły z linii frontu i będziemy mieć namacalny dowód tego, jakie konsekwencje ma ta operacja ukraińska dla frontu. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim. Tutaj mamy dość silne ataki rosyjskie na prawy, północny brzeg Dniepru. Od ujścia Dniepru przez Hersoń, aż przez szereg miejscowości. Dość aktywna strona ukraińska, jeżeli chodzi o dronowanie właśnie w rejonie Kuzaczy i Laheli. Oraz to ciekawe, przypomina to troszeczkę filmik, który zobaczycie, przypomina, że strona ukraińska wzmacnia, może wzmacniać przyczółek w daczy, Więc tutaj pytanie, czy ten przyczółek nadal istnieje, czy faktycznie mamy coś nowego. Natomiast zobaczymy. Po, po kręgach raczej strona ukraińska nie będzie skłonna, przynajmniej w obecnej sytuacji. Chyba, że będzie to miało duże znaczenie. To, co dzieje się w obwodzie kurskim dla całej linii frontu. Przy, jeżeli chodzi o ten raport, to tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Polecam Wam zostanie patronem, patronką, czy to na YouTube, czy na Patronite. Będę Wam bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.